Dagmaro, jesteśmy na uroczystym wernisażu dwóch artystów niesamowitych, w tym Sebastiana Fabiańskiego oraz Szymona Kwalisza. Powiedz, jeżeli chodzi, jakie jest twoje wrażenie, jakie są emocje po obejrzeniu tych wszystkich obrazów? Znamy artystów, wyśmienity aktor, znany z filmów Patryka Wegi. Bardzo ciekawe kolory, ja lubię jak dużo się dzieje, a tutaj dużo się dzieje. Czuję dynamikę w tych obrazach, czuję taką moc i przestrzeń i one bardzo mi się podobają. Jestem pod ogromnym wrażeniem i bardzo się cieszę, bo też dawno nie było mnie nigdzie, także bardzo dobrze jest znowu wrócić do Was, zobaczyć znane i fajne twarze, popatrzeć na sztukę i cieszyć się i radować tymi okolicznościami przyrody, bo jak wiemy, niestety może to się skończyć niebawem, prawda? No właśnie, masz tutaj rację, bo faktycznie widzieliśmy się ostatnio, na początku chyba tego roku, na którymś z wernisaży, no i się kończy się rok i ponownie się widzimy, czyli w zasadzie miałaś taką dość dużą przerwę w pokazywaniu się w miejscach publicznych, tego typu jak eventy i tak dalej. Zgadza się, miałam długą przerwę, ale wynikało to z dwóch rzeczy. Zmieniłam pracę, w związku z tym bardzo mocno skupiłam się na nowych obowiązkach, kupiłam mieszkanie i to też był ogromny zastrzyk takich historii, które niestety spowodowały to, że musiałam troszeczkę odciąć się od zajęć aktorskich, ale w Tatuśkach miałam z Kokusiem bardzo fajną rolę. Całkiem niedawno 11 i 12 odcinek zagraliśmy. Mam nową, ciekawą propozycję. Zobaczymy, jak to wszystko się skończy, jak uda mi się to pogodzić z moją nową pracą, ale jestem dobrej myśli, wszystko jest na dobrej drodze, także myślę, że z nowym rokiem wejdę z bardzo fajnymi, ciekawymi rolami i z nowymi, fajnymi doświadczeniami. Nie mogę u Ciebie też na samo zakończenie już nie mogę Ciebie nie zapytać na samo zakończenie wywiadu, jeżeli chodzi o święta, ponieważ już tuż już mamy w zasadzie święta Bożego Narodzenia, jakie planujesz spędzić w Polsce, czy za granicą, czy jednak przez tą pandemię ciężko cokolwiek jest zaplanować? To prawda, coraz bliżej święta i myślę, że nie zdążymy się tak naprawdę obrócić, a one już będą. Ja jestem osobą bardzo rodzinną, bardzo kocham moich bliskich i te święta spędzę z nimi. Spędzę z rodzicami, z bratem, z moją bratową i z dzieciakami, których uwielbiam, kocham i pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Kochani, już nie mogę się doczekać tego czasu, świątecznych chwil, pięknej choinki, dzieciaków, biegających piesków. Oni mają teraz bardzo fajnego kota, także będzie się działo. Będzie wesoło, gwarnie i tak jak zawsze u nas święta, czyli po prostu rodzinnie.